Cześć. Nazywam się Krzysztof Jaros i jestem jednym ze współtwórców projektu Caligaris. Projektu, którego celem było zbadanie, czy to, co pisze niejaki Giuseppe Caligaris, włoski neuropatolog z pierwszej połowy XX wieku, gość zajmujący się bardzo nietypowymi odruchami skórno-psychicznymi, czy to, co on pisze, jest tylko i wyłącznie fikcją literacką, czy też może jednak jest coś na rzeczy. Z racji mojego ponad 25-letniego doświadczenia w tematach dotyczących pracy z różnymi poziomami i różnymi aspektami ludzkiego instrumentu, moja rola polegała m.in. na stworzeniu oprawy badawczej, w ramach której moglibyśmy zadziałać, i na odtworzeniu metody do poziomu tak, jestem pewien, że to tak właśnie działa. Jestem też redaktorem merytorycznym, a w zasadzie współtłumaczem książki Caligarisa Nowe cuda ludzkiego ciała, książki, która została wydana w ramach projektu Caligaris. Przy okazji wyszło, że badania Caligarisa są mi po drodze, więc postanowiłem sprawie przyjrzeć się nieco bliżej i film ten jest jednym z serii przedstawiających wyniki badań, jakie przeprowadziłem w ramach pierwszej edycji programu. Zapraszam. Czyli co? Widzimy, jak wygląda różnorodność doznań, widzimy, jak wygląda różnorodność objawów. Ten eksperyment ze zmianą wysokości tonu głosu, tu jest tak dużo tego materiału, bo to jest jeden z lepiej udokumentowanych eksperymentów, tych naszych, które wykonaliśmy. W innych doświadczeniach aż tak dużo tego wszystkiego nie ma, natomiast tutaj po prostu mieliśmy dużo ciekawych relacji, też z tego powodu, że to doświadczenie było dosyć proste do wykonania i przynosiło dosyć fajne efekty. Natomiast jeżeli chodzi o efekty, mamy też tutaj takie relacje, które skupiają się już bardziej na właśnie uzyskaniu efektu docelowego, czyli jak wyglądał ten teatr zmiany głosu przy stymulowaniu plaszetki. I jak wyglądają białe kruki w naszym eksperymencie na zmianę wysokości tonu głosu? Zobaczmy. Jedna osoba pisze dźwięczny głos. Kolejna osoba. Eksperyment w mieszkaniu przed włączonym komputerem z filmem instruktażowym w tle, przed południe. Osoba ta mówi, że była sama i spokojna, nic nie rozpraszało, kotwa metalowa. Po trafieniu w punkt obniżenia głosu i ładowania punktu, plaszetki, nie punktu, od razu głos zaczął mi się obniżać i tak samo przy plaszetce na podnoszenie głosu. Od razu głos zaczął mi się podnosić. Niestety nie miałem z kim przetrenować oddziaływania na inną osobę. Po zmianie plaszetki głos od razu zaczął się zmieniać i utrzymywał się jeszcze przez jakiś czas po eksperymencie. Podniesiony ton głosu utrzymywał się kilka minut po eksperymencie. Dwa dni wcześniej byłem na sesji oddechowej z intencją odblokowywania odczuwania. Możliwe, że to pomogło. Można kombinować, można szukać związków i zależności, natomiast kiedy wykonujemy takie eksperymenty, to myślę, że warto mieć na uwadze to, że eksperyment robię teraz i teraz coś się wydarzyło. Być może były jakieś inne przyczyny i okoliczności, które albo do tego prowadzą, albo temu towarzyszą, albo w jakiś sposób można je skorelować, ale myślę, że takim najlepszym sposobem jest po prostu przyjmowanie do wiadomości, że to wydarzyło się tu i teraz. Być może ma związek z czymś innym, być może nie ma, ale po prostu jest. Kolejna relacja. Na sobie, jak badałem, to nie byłem pewny, czy mam właściwy punkt. Plaszetka. Dlaczego będę poprawiał, kiedy ktoś mówi o punktach, a nie o plaszetkach? Caligaris opracował dwa duże systemy skórne, jeżeli chodzi o stymulację. Pierwszy system to jest system liniowy, na którym mamy pomapowane linie wzdłużne i poprzeczne ciała. W tym systemie liniowym mamy także punkty, czyli punkty, które stymulujemy igłą, szpikulcem, czymś kłującym, ale nie takim, żeby przybijało skórę. Drugi system skórny są to plaszetki i pola skórne.
Plaszetki są to w zasadzie takie małe, okrągłe pola skórne o pewnej średnicy od kilku do kilkunastu milimetrów. I kiedy jest mowa o stymulacji czegoś w tym systemie skórnym plaszetkowym, to stymulujemy strefę skórną. My nazwaliśmy to plaszetkami z tego względu, że fonetycznie brzmi to podobnie. Plaka, plakę, po polsku to tak placek, to nie do końca było wiadomo, co z tym zrobić, natomiast pola skórne i plaszetki. Trochę tak tematycznie nawet te plaszetki, jeżeli chodzi o plaszkę, płaszka. Jest takie słowo opisujące bardzo podobną rzecz do tego, co można właśnie znaleźć na skórze w formie tych okrągłych stref projekcyjnych. Plaszetki, nie punkty. Kolejna osoba. Na sobie jak badałem, to nie byłem pewny, czy mam właściwą plaszetkę, jednak po drugim podejściu do tego zadania zauważyłem, że lekko głos mi się obniżył, a co było najbardziej odczuwalne, to to, że nie mogłem go podwyższyć. Trudno mi było nim modulować, a potem stało się to niemożliwe. Moja uwaga na temat tych eksperymentów z indukcją jakiegoś zjawiska jest taka i warto sobie to wziąć do serca. W tych eksperymentach, kiedy oddziałujemy czy na siebie, czy na drugą osobę celem wywołania jakiegoś zjawiska, to nie jest tak, że manipulujemy drugą osobą i że ta osoba, na którą wpływamy, czy ta osoba, o której coś się dzieje, nie może nic zrobić. Indukowanie polega na tym, że z jakiegoś powodu w pewnych okolicznościach organizm danej osoby wykonuje pewną rzecz, ale to wykonywanie pewnej rzeczy polega na tym, że organizm ją wykona pod warunkiem, że to jest dla niego bezpieczne, że to nie jest dla niego krzywdzące. Czyli jeżeli chcielibyśmy coś na drugiej osobie wymusić, to organizm się wypnie, powie spadaj. Z drugiej strony przypomina to też trochę taką sytuację, kiedy idziemy na przykład z psem na pole, bierzemy patyk, rzucamy ten patyk i mówimy do dobrze wyszkolonego pieska, żeby aportował, żeby przyniósł patyk. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty przyniesie, ale za szóstym razem już mu się nie będzie chciało. Czyli organizm wykonuje te rzeczy w formie takiej zabawy. Podejmuje grę, podejmuje zabawę. Jak jesteśmy w towarzystwie, to my rozmawiamy z drugą osobą, ale między nami rozgrywa się mowa ciała, niewerbalna mowa ciała i nasze organizmy też ze sobą się komunikują. To dlatego czasami w towarzystwie drugiego człowieka czujemy się komfortowo albo niekomfortowo. To dlatego w towarzystwie drugiego człowieka czasami nam się głos obniża, czasami podnosi, czasami staje się drżący, a czasami głęboki. Myślę, że właśnie takie stoi wyjaśnienie za tymi plaszetkami, które wywołują jakieś zjawisko u drugiej osoby, że stymulujemy u siebie plaszetkę na własnym ciele, organizm przyjmuje pewną postawę, być może posturalną, być może napięciową, coś, co nie jest dostrzegalne dla nas bezpośrednio świadomie, ale coś, co jest dostrzegalne na tym poziomie podprogowym między nami organizmami. I drugi organizm, będąc po prostu elementem tej całej większej gry gestów skóry, dopasowuje się do zabawy albo i nie dopasowuje. W tym momencie te eksperymenty czasem wychodzą, czasem nie. Częściej wychodzą, czasem nie. Albo czasem wychodzą, a częściej nie. Ale jak wychodzą, to są ciekawe, intrygujące, budzące przemyślenia, każące się zastanowić, co tak naprawdę się dzieje, co tak naprawdę jest na rzeczy. Także to jest ta istotna uwaga odnośnie oddziaływania na inne osoby. Nie mamy możliwości mechanicznego wpływania na drugą osobę poprzez stymulowanie plaszetek. Organizm drugiej osoby albo podejmie grę, bo chce się bawić, albo nie podejmie gry, bo uważa, że ta rzecz stanowi dla niej zagrożenie i ta osoba się po prostu z jakiegoś powodu wycofa, powie, że czuje się niefajnie i tak dalej. Nawet to, że mówimy, że nie możemy wpłynąć, tak jak tutaj ta osoba pisze, że nie mogła modulować swojego głosu, zmienić go na wyższy. Moje prywatne, osobiste doświadczenia pokazują, że to nie jest do końca prawda. Natomiast prawdą jest, że można mieć takie uczucie. To znaczy, mam uczucie, że nie mogę nic zrobić, ale rzeczywistość jest taka, że mogę jak najbardziej. To doświadczenie, ten fenomen, jeżeli chodzi o możliwość zmieniania bądź niezmienności, czyli czy oddziaływanie jest absolutne czy względne, jest przedmiotem badań w drugiej edycji i mamy przygotowany materiał. Mam przygotowany materiał, który pozwoli właśnie nam odnieść się do sprawdzenia, na ile te oddziaływania są sztywne, na ile nie. Ale
Zgodnie z moją obecną wiedzą i obserwacją, 30-letnią obserwacją różnych rzeczy, to nie są zjawiska bezwzględne. One mogą sprawiać takie wrażenie, ale one takie nie są. Miejmy to w świadomości, miejmy to na uwadze. Jedyne, co się może zdarzyć, to to, że coś komuś powiesz i ta osoba uwierzy ci, że tak jest, i będzie powtarzać za tobą nieprawdę, będzie za tobą powtarzać to kłamstwo, że można na sztywno coś zrobić. Nie da się. Dlatego słowo indukcja, indukowanie, zachęcanie do wykonania jakiejś czynności na poziomie niewerbalnym, na poziomie organizmu, na poziomie ciała. Następna osoba. Podejście numer jeden na sobie. Późnym wieczorem w sypialni efekty pojawiły się bardzo szybko, około 2 minuty od rozpoczęcia ładowania plaszetki. Intensywne obniżenie głosu było słychać zarówno przeze mnie, jak i przez drugą osobę. Podejście numer dwa. Ten sam wieczór obniżenie głosu u osoby towarzyszącej nastąpiło po około 5 minutach i utrzymało się przez około 2 minuty po zaprzestaniu ładowania plaszetki. Byliśmy naprzeciw siebie, było trochę śmiechu i żartów, nastroje znacznie się poprawiły. Podejście numer 3. Następny dzień, wieczór w sypialni. Podniesienie głosu było, ale mniej wyraźne niż obniżenie. Głos zrobił się bardziej chropowaty u partnera i niemal kobiecy. To było zabawne, więc było trochę śmiechu. Kolejna relacja. Głos w bardzo krótkim czasie powracał do normy. Kolejna relacja. Byłem w pokoju, zwrócony tyłem do okna, okno na południe, to nie mój pokój, pracowniczy. Przy rozpalaniu lewej plaszetki, przy czytaniu na głos, odczułem wyraźnie spadek tonu na głęboki i uczucie mocnego gorąca. Po eksperymencie miałem ociężałe prawe ramię. Przewinął się szereg wydarzeń z dawnych lat w różnych odstępach, tych dobrych i tych gorszych. Kolejna osoba, czas stymulacji około 10 minut. Stymulując plaszetkę N3, czyli na obniżenie głosu u drugiej osoby, udało się uzyskać dwa z zamierzonych objawów, oczekiwanych reakcji charakterystycznych oraz efekt zmiany tonu głosu. Stymulując plaszetkę N1 nie udało się uzyskać żadnego objawu, lecz udało się uzyskać efekt kluchy w gardle. Dzień po stymulacji N3 straciłem sny, a 4 dni później grypa żołądkowo-jelitowa. Tutaj, żeby była jasność, to są relacje, te relacje, które mamy tutaj w uzyskiwaniu efektów docelowych, to są te same osoby, które pisały o różnych objawach towarzyszących, dlatego pewne informacje mogą się powtarzać. A eksperymenty robiliśmy w trakcie jesieni, więc różnego rodzaju infekcje i tak zwane potocznie jelitówki też chyba są w takim okresie częste, normalne, spotykane. Więc nie brałbym tego tak mocno. Tym bardziej, że to była tylko jedna chyba, tylko czy jedna osoba. Dzień pierwszy, późny wieczór, to między godziną za 20:10, 25 po 10, czyli tak zdrowe 3 kwadranse. Po stymulacji plaszetki na prawym mięśniu czworobocznym uzyskałam wyraźne, słyszalne podwyższenie brzmienia mojego głosu. Potrafię to rozpoznać, gdyż od wielu lat pracuję nad brzmieniem własnego głosu, śpiewam w chórze, gram na pianinie. Zdumiewające, że efekt uzyskany został pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, silnego wiatru i umiarkowanych opadów deszczu. Dzień trzeci, też o mniej więcej o tej samej godzinie, tak samo jak wyżej. Dzień czwarty, warunki podobne. Podwyższenie brzmienia głosu trwające jeszcze około 30 sekund po zakończeniu stymulacji. Dzień piąty, też godziny późne wieczorne, a w zasadzie okolica północy, podwyższenie brzmienia głosu. Kolejna osoba. W każdym podejściu był efekt docelowy. Wszystkie podejścia uważam za udane, ponieważ głosy obniżały się lub podwyższały. Świetna zabawa. Każdy był zainteresowany, by spróbować. Ciekawe były wspomnienia z dzieciństwa w eksperymencie na podnoszenie głosu, tonu głosu osoby towarzyszącej, gdy dwie z osób, na które oddziaływałam, nagle opowiedziały o wspomnieniu z dzieciństwa, którego nie umiały połączyć ze swoimi pamiętanymi wcześniej przeżyciami, ale po konsultacji z rodzicami tych osób okazało się, że miały miejsce. Następna osoba. Od razu znalazłam punkt, plaszetkę i udało mi się obniżyć głos bardzo nisko, tak jakby był bas. Mogłam mówić strunami głosowymi dosyć długo i niskim głosem. Przeważnie używam przepony. Wykonywałam tylko ćwiczenie na obniżenie głosu, bo gdy mówię strunami, mam głos wysoki i szybko się męczy.
Kolejna osoba, a jeszcze taka ciekawa sprawa, nie wiem czy wiecie, ale w tej książce Nowe cuda ludzkiego ciała bodajże jest seria plaszetek, które działają jak detektor wysokości tonu głosu, to znaczy za pomocą serii plaszetek można stwierdzić, czy głos śpiewa w tonacji C, D, E, F, G, A, H, C. Cała oktawa jest obstawiona. Zachęcam do przeszukania i zapoznania się. Następna osoba. Wykonałam 17 prób, ale 7 było całkowicie negatywnych, a może sceptycznie nastawione osoby nie chciały współpracować. W 8 przypadkach był pełen sukces. Osobą stymulowaną byłam ja. Wystąpiło wyraźne osłabienie siły głosu i powiększenie się dłoni oraz przy podnoszeniu siły głosu uczucie dyskomfortu w żołądku. U osób podwyższających, u osób towarzyszących też się obniżał i podwyższał się. U osób towarzyszących głos też się obniżał i podwyższał, a efekty to uczucie drobnych dłoni, ból kolan i stóp. W jednym przypadku wystąpiła chrypa i utrzymała się jeszcze przez jakiś czas, a po eksperymencie jedna osoba miała odczucie ciała obcego w gardle. Nawet jeżeli jeden czy dwa eksperymenty z tych 15 byłyby pozytywne, to jest całkiem duży sukces. Nasz doktor Kołodziejczyk, majster od klawiterapii i twórca polskiej aurikuloterapii, ucho od Kołodziejczyka, opowiada taką historię, w której kiedyś w wyniku pewnej akcji medialnej, nagłośnienia jego działań związanych z akupunkturą, zgłosiło się do niego 15 osób czy 16 osób i dwóm osobom udało się przywrócić wzrok. No ale pozostałym osobom nie udało się tego wzroku przywrócić. No ale dwie osoby odzyskały. No ale doktor jest chyba kiepski, bo tylu osobom nie udało się przywrócić wzroku. Sukces jest wtedy, kiedy coś się uda i nawet jeżeli to są małe rzeczy, to są małe, ale sukcesy. To, że inne rzeczy nie wychodzą, to różne okoliczności mogą być z tym związane. Jest to dobra sytuacja do badania warunków brzegowych, metody, z jaką się pracuje. Także to tutaj nie ma co więcej komentować. Kolejna osoba. Podwyższenie głosu jeden raz. Brak objawów towarzyszących, ale efekt natychmiastowy. To jest też to, co już chyba zdążyłem powiedzieć, ale jeżeli nie, to powiem, a najwyżej powiem raz jeszcze. Objawy towarzyszące, reakcje charakterystyczne i objawy towarzyszące to mogą być rzeczy, które są albo odczuwalne, albo intensywnie odczuwalne, ale może się zdarzyć, że są one bardzo subtelne, albo są one z jakiegoś powodu niewyczuwalne bądź nierozpoznawalne, to znaczy jest to coś tak zwyczajne, że wydaje mi się, że to jest normalne i tego po prostu nie zauważam, nie zwracam na to uwagi. Także mogą być przykryte, zamaskowane, nierozpoznawalne, subtelne albo bardzo zwyczajne. To jest normalna rzecz. Czytam to wszystko tutaj po to, żeby osoba słuchająca mogła się zapoznać z bogactwem, ze spektrum możliwości, jakie przed nią stoją, ale też, żeby taka osoba słuchająca mogła sobie wyrobić zdanie, jak ona podeszłaby do danego tematu. W jaki sposób spróbowałaby rozpoznać, czy coś jest na rzeczy, w jaki sposób próbowałaby rozpoznać te warunki brzegowe, metody, z jaką pracuje, w jaki sposób spróbowałaby odtworzyć efekty danego doświadczenia. Ok, czyli mamy osoby, podwyższenie tonu głos, ale brak objawów, ale efekt natychmiastowy. Udane drugie ćwiczenie na obniżenie głosu, ale ból głowy przeszkadzał przez cały dzień. Sprawdzałem ciśnienie w normie, a nawet lepsze niż na co dzień. Całkiem możliwe, że przy takich stymulacjach też się uruchamiają różne mechanizmy autoregulacyjne związane ze zdrowiem. Akupresura, którą ja znam, jest to metoda uciskowa, która wykorzystuje pewną siłę nacisku. Akupresura Caligarisa wykorzystuje delikatny dotyk. I mówię, ja jestem przekonany, że delikatny dotyk może działać tak samo intensywnie, jeżeli nie lepiej, niż dotyk intensywny. Więc czasami, jeżeli z metodami siłowymi coś nie wychodzi. Drodzy terapeuci, próbujmy z metodami delikatnymi, bezkontaktowymi nawet. Może się okazać, że jeżeli przyjmiemy, że 70-75% populacji reaguje na wrażenia subtelne, to może się okazać, że osoba, z którą pracujecie, właśnie zareaguje na wrażenia subtelne bardziej niż na intensywny docisk. Kolejna, jeszcze w tej osobie. Udane czwarte i piąte podejście, jak wyżej.
też z bólem głowy. Mam nadzieję, że taki objaw to cecha tego konkretnego ćwiczenia. Być może jest to jeden z objawów nieudokumentowanych przez Caligarisa i być może on się pojawia. Kolejna relacja. Badanie dotyczyło obniżenia głosu na sobie. 3 próby. Pierwsza próba udana, ale bez objawów charakterystycznych. To znaczy, zauważalnie obniżył mi się głos podczas czytania tekstu z książki. 2 kolejne próby w innych dniach, w godzinach popołudniowych, bez żadnych efektów. Udana próba w godzinach wieczornych. Obniżenie głosu trwało do momentu ładowania plaszetki, parę sekund po odstawieniu wałka. Od szyi głos się normował. Te plaszetki będą na szyi. Kolejna osoba. Podejście pierwsze, obniżenie głosu u mnie. Faktyczne obniżenie głosu, uczucie chłodu w górnej części ciała. Podejście drugie, obniżenie głosu u osoby towarzyszącej. Faktyczne obniżenie głosu, uczucie zimna w ciele i uczucie niezwykłego spokoju wewnętrznego. Podejście trzecie, podniesienie tonu głosu, brak doznań. Podejście czwarte, brak efektów, brak doznań. Kolejna osoba. Im dłużej była ładowana plaszetka, tym dłuższy efekt. Kolejna osoba. Głos męski, dźwięczny, rezonansowy. Drugie, intensywna zmiana głosu. Trzecie, głośność, bardzo miły, dźwięczny głos, jak przed laty po śpiewaniu, nie przeczytam tego, bo to nie po naszemu, w każdym razie w jakimś zespole niemieckim. Kolejna osoba. Podczas pierwszego eksperymentu, po minucie od rozpoczęcia, odczucie gorąca rozpoczynającego się od splotu słonecznego. Po rozgrzaniu się splotu słonecznego gorąco stopniowo przeszło na całe ciało. Całe ciało zostało rozgrzane. Po 5 minutach stopniowo zaczęło brakować mi powietrza. Zacząłem oddychać głębiej. Może hiperwentylacja nastąpiła. A powietrza brakowało coraz bardziej. Było to nieprzyjemne i przestraszyłem się. Przerwałem eksperyment i wszystko wróciło do normy. Podczas drugiego i trzeciego podejścia nic się nie wydarzyło. Czyli to, co mówiłem, że podczas pierwszych podejść mogą pojawiać się różne doznania intensywniejsze, ale później to już wszystko puszcza. Po pierwszym eksperymencie, po jego zakończeniu, przez kilka minut analizowałem to, co się stało. Byłem zaniepokojony tym, co się wydarzyło. Starałem się oddychać spokojnie i płynnie. Kontrolowałem swój oddech. Zacząłem czytać książkę, po 20 minutach zasnąłem. Kolejna osoba. Obniżenie głosu udało się u mnie i u żony. Słuchaczowi łatwiej było ocenić efekt, łatwiej niż osobie mówiącej. Głos staje się dudniący. Podwyższenie robiliśmy kilka dni później, ale przez złe samopoczucie i brak koncentracji dały wynik negatywny. Kolejna osoba. Punkt z prawej strony na szyi powodował obniżenie głosu, nagrany na dyktafonie, a po przeciwnej był wyższy. Sprawdzałam tylko te 2 punkty. U osób drugich objawów nie sprawdzałam. I kolejna osoba. Efekty docelowe uzyskałyśmy z koleżanką poprzez to, że obu nam głos zdecydowanie się obniżał podczas stymulowania plaszetki. Tak samo, kiedy była stymulowana strona prawa, jak i lewa. U mnie ton głosu się obniżał bardzo znacznie. Z kolei stymulując miejsce ostatnie, ton mojego głosu podwyższył się trochę, ale też było to wyraźnie słychać. Koleżanka podczas stymulowania wszystkich miejsc miała kaszel, który oceniała jako oczyszczający, ponieważ była lekko przeziębiona. Następnym razem bardzo wyraźnie dawało się zauważyć efekt eksperymentowania w postaci znaczących zmian głosu. To zadanie było dla mnie i dla mojej koleżanki bardzo proste i efekty natychmiast były słyszalne. Kolejna osoba. Pierwsze podejście. Osoba towarzysząca siedziała kilka metrów ode mnie, na wprost, czytając na głos artykuł. Po odnalezieniu i ładowaniu plaszetki na szyi u osoby czytającej, po około minucie wyraźnie obniżył się głos. Po odłożeniu przyrządu głos osoby towarzyszącej powrócił do normalnego brzmienia. Drugie podejście, ta sama sytuacja, z tą różnicą, że ładowana była plaszetka odpowiedzialna za podwyższenie tonu głosu. Głos u osoby towarzyszącej minimalnie się podniósł, było to wyraźnie słychać. Kolejne podejście to obniżenie się głosu u siebie. Po odnalezieniu plaszetki i przyłożeniu przyrządu, czytając na głos, po około 2 minutach nieznacznie obniżył mi się głos. I kolejna osoba. Podejście pierwsze przeprowadzone na sobie, obniżenie głosu odczuwalne już było po pół minuty trwania eksperymentu. Nagrane na dyktafon, słychać obniżenie głosu. Eksperyment przeprowadzony na osobie sceptycznie podchodzącej do tego. Po 5 minutach obniżenie się głosu zostało zarejestrowane na dyktafonie. Ja stymulowałam u siebie i to była plaszetka konsonantowa.
Podczas czytania bajki dziecku znacząco obniżył mi się głos, z uczuciem kluchy w gardle, wręcz z nieznośnym bólem, lekki ciężar w klatce piersiowej i dziwne uczucie w dłoniach. Co do podniesienia barwy głosu, nie miałem jeszcze okazji, ale ostatnio bardzo mało czasu mam na cokolwiek. To, co przed chwilą ja zrobiłem, to był właśnie eksperyment z obniżeniem się tonu głosu poprzez przyłożenie palca do jednego z tych miejsc, o których zaraz sobie opowiemy. Kolejna relacja, to już są relacje z forum. U mnie nieco obniżył się głos, ale na tyle, że nie mogłem go podnieść na wyższy ton, tak jakby coś trzymało mnie za gardło. To jest ten środek ciężkości głosu. Nie mając nikogo pod ręką, zadzwoniłam do znajomej około 5 km i zaproponowałam rozmowę i obserwację ciała. Pracuję na tak zwaną odległość od wielu lat, więc zdziwienia nie było. Pracuję również manualnie z pacjentami, plaszetkę ładuję palcem. Po około minucie kobieta odczuła ostry ból w lędźwiach, ładowałam plaszetkę z lewej strony, a następnie zaczęły jej puchnąć nogi i posuwało się to w stronę pachwin. Po około jednej minucie odczuła lodowate ręce, głos się znacznie obniżył, przestałam ładować. Po dwóch minutach wszystko wróciło do normy. Po ładowaniu plaszetki na podniesienie tonacji, po około jednej minucie odczuła drżenie w całym ciele, następnie ucisk w gardle i nagła poprawa samopoczucia. Zaczęła śpiewać naprawdę ładnie. Eksperyment trwał około 10 minut. Następny nastrój utrzymuje się przez już 2 godziny. Uważam, że odległość tutaj nie ma znaczenia, również ładowanie metalami czy innym sprzętem. Czy odległość nie ma znaczenia? Tutaj bym polemizował, to znaczy... Odległość nie ma znaczenia, jeżeli wykonujemy jakiekolwiek eksperymenty. Natomiast w momencie, kiedy pracujemy z metodą Caligaris'a, trzymajmy się specyfikacji, jaką podał Caligaris, z tego powodu może się okazać, że w pewnym momencie nie pracujemy z techniką Caligaris'a, tylko z własną metodą wolicjonalnego chcenia, oddziaływania, wywoływania jakiegoś efektu. Jeżeli chodzi o zabawy z głosem dla dźwiękowców, dla śpiewaków, dla krzykaczy, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten eksperyment, przejdźmy teraz do statystyki opisowej, która tego eksperymentu dotyczy.